Tak wyglądał zderzak po około 2 latach od ostatniej naprawy. Przygody na parkingach, pod marketami i pod domem. To w sumie normalka, jeśli się parkuje pod chmurką, a jadąc do marketu nie stawia się samochodu 3 ulice dalej. Zaczynamy od rozszlifowania uszkodzeń tak, by usunąć ostre krawędzie. Pył odmuchujemy, jeśli mamy czym. Ja wstępnie przecieram to gąbką melaminową, mam taką ostro dojechaną do takich zadań, a następnie wycieram czyściwem. W trakcie roboty dostrzegłem coś, czego nie widziałem przy wstępnych oględzinach. To taki właśnie pajączek. Powstał od odkształconego zderzaka, po prostu tworzywo, z którego wykonany jest zderzak, w tym miejscu popękało i efekt przeniósł się na lakier. Zderzaki są przeważnie wykonywane z materiałów recyklingowych, więc na dobrą sprawę nie wiadomo dokładnie, co to za cholera. Musimy to zatem zeszlifować i zrobić to samo z uszkodzeniem na plastiku. Zatem dokopujemy się tak głęboko w zderzak, aż te pęknięcia zlikwidujemy. Teraz czas na przygotowanie powierzchni do szpachlowania. Wcześniej już oczyściliśmy wstępnie powierzchnię, więc teraz tylko przecieramy czyściwem nasączonym zmywaczem w jednej ręce i od razu wycieramy suchym czyściwem z drugiej łapy. W przypadku zderzaka, czyli elementu plastikowego, używamy szpachlówki Flex. Szpachlówka jest w konsystencji puree ziemniaczanego, więc jak widać nakłada się bez problemu. Szpachlówki poliestrowe zawierają styren, więc śmierdzą jak bąk z paczki bobu. Dlatego praca na zewnątrz to w tym układzie zaleta. Szpachlówkę można nakładać dokładniej niż ja to robię, ale ja robię specjalnie grubo, by później pokazać, jak łatwe jest jej szlifowanie. Można też obszar zamaskować taśmą, by przypadkowo nie smarować tam, gdzie nie trzeba. No i szlifowanie. Sprawa prosta jak twaróg, ale... No właśnie, trzeba być dokładnym. Można użyć pudru lub spraya kontrolnego. Jeśli nie mamy, to trzeba dokładnie wycierać i patrzeć, czy jest równo. Ja przykładowo odpuściłem tego pajączka, żeby pokazać, jak to później wygląda. Najpierw nie widać, a na koniec już widać wyraźnie. Zrobiłem to specjalnie w tym miejscu, bo miałem do zrobienia jeszcze bok i szlifowałbym to jeszcze raz. Ale nic z tego, a dlaczego, to zobaczycie na końcu. Teraz kolej na czyszczenie. Odmuchujemy, przecieramy zmywaczem i uwaga, po miejscach szpachlowanych bardzo delikatnie. Staramy się mokrym czyściwem nie glancować po szpachlówce. Ma być w tym wypadku lekko wilgotne i leciutko nim. Dlatego zawsze zmywacz na czyściwo, a nie na element. Ta zasada sprawdzi się na przykład przy myciu okien. Na koniec ściereczka antystatyczna, tak na wszelki wypadek. Ja mam jedną właśnie na ten moment, a drugą na bazę. Jeśli zostały jakieś pyłki, to ściereczka ściągnie je z elementu tak dokładnie, jak wikary drobne z tacy. Maskowanie. To jest etap zdecydowanie niedoceniany przez nowicjuszy. Trzeba pamiętać, że rozkusz, czyli to, co nie trafia tam, gdzie celujemy, jest w wypadku takich napraw znaczny. Więc to, co nie trafia w cel, trafia obok i lepiej, by trafiało w maskowanie, a nie na szybę na przykład. Zatem nie podejmujemy prac w najlepszym garniaku, tylko ubieramy się w ciuchy, w których nie pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną. Najlepszy jest oczywiście kombinezon lakierniczy. Z tego też powodu tak przygotowujemy miejsce, w którym będziemy autko naprawiać, by w pobliżu nie było innych pojazdów czy obiektów, które moglibyśmy pomalować niechcąco. Zaoszczędzi to nam kłopotów, które w najgorszym wariancie mogą zakończyć się sądem lub mordobiciem. Pokazuję teraz pewien trik, jak zamocować w praktyce folię czy papier. Oklejamy precyzyjnie brzegi elementu taśmą. Do tej już naklejonej warstwy przyklejamy kolejną warstwę, ale tylko w części. Większą część taśmy pozostawiamy nieprzyklejoną. Do tej nieprzyklejonej doklejamy folię czy papier i już mamy elegancko i dokładnie zamaskowaną sporą powierzchnię. Tu oczywiście polecam najszerszą 5-centymetrową taśmę, jest do tego najwygodniejsza. Folię mocujemy na drugim końcu już spokojnie tak, tylko by się nie majtała i nie odpadła w czasie naprawy. No jeśli David Copperfield obejrzy kiedyś, co tu jest robione, to pewnie pęknie z zazdrości. Na tym etapie naprawdę warto się skupić, bo to oszczędzi nam później sporo nerwów i pracy. Wiecie, to tak jak w życiu, pewne rzeczy są konieczne do tego, by inne rzeczy działały jak należy. Dobra komplementarne, tak mawiają mózgowcy. A przykłady? Proszę, silnik i paliwo, papieros i usta, czy sedes i dupa. No i podkładujemy. Musimy uważać, żeby nie narobić zacieków. Widzicie na filmie, jak wiatr dyma. Niestety Szczecin to rozdzielnia wiatrów i dzień bezwieczny jest spotykany tak często, jak płynna mowa po litrze.
W takim wypadku musimy zmniejszyć odległość dyszy od elementu, żeby ograniczyć straty towaru, ale musimy w związku z tym dozować krócej, inaczej zacieki murowane. Oczywiście w przypadku wykonywania naprawy w pomieszczeniu czy w sytuacji, gdy wiaterek jest niewielki, nie musimy stosować takich zabiegów i utrzymujemy standardową odległość, czyli 20-30 cm. Ja musiałem położyć więcej warstw, bo były takie warunki, a nie inne, ale w standardzie to wystarczą 2 lub 3 pełne warstwy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego podejmuje się napraw w tak ekstremalnych warunkach. Ano po to, by pokazać, że można je wykonać tak naprawdę wszędzie. Tutaj znalazłem takie cwane miejsce, żeby samochód postawić wyżej i mieć go na wysokości pasa, bo po prostu jest wygodniej, jak robota jest w dolnych partiach auta. Na pogodę też się czaiłem, ale tak jak mówiłem wcześniej, w Szczecinie z wiatrem nie da się łatwo trafić. Zatem trzeba sobie radzić. System, jak widać, jest odporny na trudne warunki, jak kowalskie kowadło na ciosy karate, więc bez obaw i do dzieła. Zastanawiałem się, skąd biorą się te negatywne opinie o naprawie lakierowej sprayami. Tym bardziej, że nawet technicy, którzy to robili na filmach, też nie byli entuzjastami tej metody, mimo że widzieli efekt i nie mogli się do niczego przyczepić. Ja myślę, że w tej sprawie są istotne dwa aspekty. Pierwszy to narzędzia. Profesjonalni lakiernicy pracują naprawdę drogim sprzętem. Nie ma co wyliczać, jest grubo. A tu wyskakuje kolej z bombem w nosie i puszką w ręku, stawia auto na podwórku i działa. A na dodatek wychodzi mu to całkiem zgrabnie. Zatem po co sprzęt? Po cholerę tyle kasy w komin? Druga sprawa to wiedza. Ciężko jest się pogodzić z tym, że te lata praktyki, szkoleń, etc. można zastąpić godziną przed komputerem, a do tego cała magia zawodu znika. I w takim myśleniu jest gruby błąd. Wszystko ma swoje uzasadnienie. Najważniejszym czynnikiem w przypadku napraw komercyjnych jest czas. To jest kluczowy parametr, o którym zapominają nawet właściciele warsztatów. Właśnie w czasie naprawy mieszczą się koszty, jakość i cała reszta. Jeśli będziesz musiał poprawiać, tracisz czas, materiał i jakość. Po prostu. Musi zatem być od razu igła i stąd się wszystko bierze. Trzeba stworzyć maksymalne dobre warunki do pracy. W naszym przypadku jest zupełnie inaczej. Dla nas przede wszystkim liczą się koszt, możliwość dysponowania autem, brak pierepałek z warsztatem, a że jakość jest spokojnie akceptowalna, to dlaczego nie? O tym pogadamy jeszcze w dalszej części filmu. Tymczasem zaczął padać deszcz. No i musiałem w związku z tym zdjąć maskowanie. Jeśli by nie padało, maskowanie by zostało na kolejne etapy naprawy i zdjąłbym je dopiero na końcu. O niuansach maskowania powiemy jeszcze w dalszej części, bo nie zawsze postępuje się w ten sam sposób. Zwróćcie uwagę na miejsce tego pajączka. Teraz po podkładowaniu wygląda ok. O, widzicie, tak wyglądał zderzak 15 minut po rozmaskowaniu. Nie była to ulewa, ale jednak kapało z nieba i zobaczycie później, jak wyglądał podkład po tym wszystkim. A wyglądał zacnie. Trudno zaprzeczyć. Taki numer nam oczywiście z bazą czy lakierem bezbarwnym już nie przejdzie, ale z podkładem można spróbować. Teraz podkład wyczyścimy. Ja stosuję na koniec gąbkę melaminową, bo ona ma magiczną moc czyszczenia, a następnie przystąpimy do szlifowania. Szlif wykonujemy gąbką Ziasoft P600 na mokro. Nie musimy jej moczyć tak jak papieru wodnego, po prostu albo zamaczamy w wodzie, albo ficie spsikujemy wodą i jazda. Po szlifowaniu musimy oczywiście to wszystko wyczyścić. Technika dowolna, byle była skuteczna. Najlepiej umyć cały obszar działania, po czym wytrzeć do sucha. Tu nie mam jakichś specjalnych wskazówek i nie przyświeca temu jakaś szczególna filozofia. Ma być czysto i tyle jest do powiedzenia. Teraz muszę to z powrotem zamaskować, bo ze względu na deszcz nie mogłem od razu skończyć roboty i musiałem poprzednie maskowanie niestety zdjąć. Maskujemy identycznie jak poprzednio. Naturalnie przed przystąpieniem do kolejnego etapu, czyli położenia bazy koloryzującej, odtłuszczamy obszar naprawy zmywaczem zgodnie z technologią. No i baza, czyli właściwy kolorek. Musiałem poczekać na odpowiedni dzień, więc czaiłem się ze 2 tygodnie, bo przy bazie już nie może tak wiać jak przy podkładzie. Kolor to srebrny metalik i ważne jest w miarę dobre ułożenie ziarna, a przy silnym wietrze nie da się nad tym zapanować. Bazę nakładamy do momentu uzyskania pełnego pokrycia koloru, płynnymi ruchami. Tutaj nie jest tak istotna ilość warstw. Działamy do momentu pełnego pokrycia koloru. Zdarzają się kolory trójwarstwowe, które do prawidłowego odwzorowania koloru potrzebują dodatkowej bazy koloryzującej,
której używamy przed nałożeniem właściwego koloru. Towar rozprowadzamy od lewej do prawej i z powrotem, starając się robić to jak najbardziej płynnie. No i kluczowy moment naprawy, lakier bezbarwny. Nie wiem, z jakiego powodu obecnie producent wyposaża te spreje w dysze typu O. Te dysze są przydatne w małych, punktowych naprawach. Może dlatego producent uznał, że takie naprawy się częściej zdarzają. Nas to nie rusza, bo możemy po prostu podmienić dysze z bazy koloryzującej i w takich sporych obszarowo naprawach zdecydowanie polecam taki zabieg. Podmieniamy zatem dyszę z bazy koloryzującej, która jest dyszą typu I i od razu widać różnicę. Lakier podawany jest zdecydowanie mocniej i na większy obszar niż poprzednio. Różnica jak w wydechu astmatyka i smoka wawelskiego. Wielu zawodowych komentatorów poddaje wątpliwość jakość lakieru 1K, zatem zatrzymajmy się chwilę przy tym. Preparaty 1K nie posiadają dodawanego utwardzacza, a utwardzenie następuje poprzez pobieranie wilgoci z powietrza. Dlatego ważne jest, by nie było sucho podczas naprawy. Oczywiście nie wjeżdżamy bryką do stawu, ale też nie robimy naprawy w upale i w pełnym słońcu. Jaki jest podstawowy zarzut? Ano taki, że lakier 1K jest miękki i nietrwały. Jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że ma pojęcie o lakierowaniu zdecydowanie blade. Prawdą jest, że preparaty 1K są mniej odporne na agresywną chemię, ale w normalnym użytkowaniu nie ma najmniejszej różnicy. Lecz jeśli regularnie kąpiesz pojazd w acetonie, no to problem będzie. Za chwilę wrócimy do tego tematu, bo od razu po ostatniej warstwie lakieru bezbarwnego czas na blender. Jak widać, operujemy nim głównie na granicy naszej naprawy. Pozwala to na wtopienie nowej warstwy w starą, bo blender rozpuszcza lakier i dlatego ostrożnie z nim, bo jak sypniecie za grubo, to wszystko spłynie i zabawa od nowa. Jak będziecie robić tak jak na filmie, to będzie ok. Wracając do lakieru bezbarwnego i jego trwałości i twardości. Zatem miękki nie oznacza, że palec wchodzi jak w dupę słonia. Prawdą jest, że lakiery 1K nie uzyskają takich parametrów jak twarde 2K, ale to wcale nie musi być złe, bo są na przykład łatwiejsze do korekty. No i efekt końcowy. Po prostu igła. Popatrzcie jednak na to miejsce od pajączka. Po podkładowaniu było elegancko, a teraz wygląda to jak guz na czole. I o tym należy pamiętać. Wszelkie niedociągnięcia w początkowych etapach naprawy po lakierowaniu wyskoczą jak diabeł z pudełka. Dlatego początkowe etapy wymagają poświęcenia uwagi w równym stopniu jak końcowe. Żadne chodzenie na skróty się nie opłaci. Później już nic się nie poprawi i albo machniemy na to ręką, albo naprawa od nowa. Teraz już tylko pozostało rozmaskowanie, które jest równie skomplikowane jak wkładanie mokasynów. Maskujemy zawsze sąsiednie elementy lub do charakterystycznych przetłoczeń na elemencie, tak jak w tym przypadku. Natomiast nigdy nie maskujemy na styk, kiedy powierzchnia jest równa. Zawsze zostawiamy trochę wolnej przestrzeni na naprawianym elemencie. Jak widzicie, naprawiamy dotąd, ale pozostawiamy wolną przestrzeń na wygubienie różnic. Naprawę skończyłem w sobotę w południe, a po północy facet wjechał w mojego szerszenia, który sobie stał spokojnie zaparkowany. Sprawca twierdzi, że był zmęczony i nie pamięta, jak to się stało. No cóż, chciałem wam pokazać efekt już po wyschnięciu i w pełnej krasie, a następnie śledzić przez lata, co się dzieje, ale cały misterny plan w pizdu.